Ptaki. Ptaki. Heja, dzieciaczki. Dzisiaj poznacie różne rodzaje ptaków. Sikorka. Sikorki są małe i kolorowe. Są bardzo aktywne i często można je zobaczyć w parkach i ogrodach, gdzie szukają jedzenia. Dzięcioł. Dzięcioły mają mocne dzioby, którymi stukają w drzewa, aby znaleźć owady. Są bardzo ważne dla zdrowia lasów. Orzeł. Orły to duże, majestatyczne ptaki drapieżne. Mają potężne szpony i znakomity wzrok, dzięki czemu mogą polować z dużych wysokości. Sowa. Sowy są nocnymi łowcami z dużymi oczami i miękkimi piórami, które pozwalają im latać bezszelestnie. Polują głównie na gryzonie. Flaming. Flamingi są znane ze swoich długich nóg i różowego upierzenia. Żyją w grupach w płytkich wodach, gdzie filtrują pokarm z wody. Papuga. Papugi są inteligentne i potrafią naśladować dźwięki, w tym ludzką mowę. Mają kolorowe pióra i są bardzo towarzyskie. Pingwin. Pingwiny nie latają, ale są świetnymi pływakami. Żyją głównie na Antarktydzie i mają czarno-białe upierzenie. Koliber. Kolibry są najmniejszymi ptakami na świecie. Ich skrzydła poruszają się bardzo szybko, co umożliwia im precyzyjne manewrowanie w locie. Łabędź. Łabędzie są duże i eleganckie, z długimi szyjami. Pływają po jeziorach i rzekach, a ich białe pióra są symbolem piękna i gracji. To już wszystkie ptaki na dziś. Który z nich Wam się najbardziej podoba?